dzisiejszym pojedynku zmierzą się Bydło i Powidło oraz Święci z Bostonu. Zaczęliśmy od Bydła i Powidła. Ocena na Google Maps to 4,3 na niemalże 4700 opinii. Lokal znajduje się przy ulicy Kolejowej 47. A za cheeseburgera z autorskim sosem Viper ze 150 gramami wołowiny zapłaciliśmy aż 46 zł, a za frytki dodatkowo 12 zł. Siemanko moi drodzy, jesteśmy przed burgerownią Bydło i Powidło, chyba znanej doskonale każdemu warszawiakowi, bo jednak to jest już kawał historii, 11 lat. Ja pamiętam, jak ja byłem naprawdę z 8 lat temu tutaj, ostatnio. Jest tutaj, od razu mogę powiedzieć, dosyć drogo, bo za burgera zapłaciliśmy 46 zł. Jest to Burger Viper, tutaj się nazywa, a to jest nazwa od sosu własnego właśnie o tej nazwie Viper. I spójrzcie, tak wygląda. Mamy tutaj bułeczkę brioche z sezamem, ser mimolet. Właśnie ten sos Viper to jest taki na bazie musztardy, na bazie majonezu i ogórka. Ej, powiem ci, że on wygląda zajebiście w środku. A co to jest? To jest cebula jakaś? Tak, to jest cebula, tak grubo ukrojone. Za 37 zł dostawaliśmy 100 gramów, jeżeli chodzi o samo mięso. Natomiast tutaj jest 150-gramowy, to już 46. No nie mogę nie powiedzieć, jest drogo. Do tego dobraliśmy frytki. 12 zł za te frytki zapłaciliśmy. No to co, tradycyjnie wróbel zaczynamy od tych frytek. Mało chrupie, nie? Takie, tak dziwnie. Wyglądają najbardziej kraftowo, najbardziej tak. smak ziemniaka jest, ale najmniej mi smakują. Brakuje mi tutaj tego chrupnięcia, takiego charakterystycznego dla fajnej fryty, ale faktycznie wyglądają mega kraftowo. One trochę mają taki, tą skórkę tak, jakby już troszkę to poleżało i dopiero wiesz, i by było odgrzane. Nie tak, wiem, no. Zachwycić mnie nie zachwyciły ogólnie. Nie są złe, kompletnie nie. Są tylko zupełnie inne. No tak, ładnie. Nie są po prostu tak dobre, jak mieliśmy wolę na stole. My tu gadu, a trzeba wjeżdżać burgerka. Ten kotlet też on na całości nie jest, nie wygląda na jakiś duży, żeby na całość. A spójrz, ale jest dość wysoki. Jest dość, tak, jest dość gruby. No i spójrz, porównaj sobie to. Ten poziom też miał być wysmażenia medium. On jest bardziej niż medium, przynajmniej mi tak wygląda. W ogóle tutaj jest wołowina użyta rasy Hereford. Wygląda to naprawdę całkiem nieźle, muszę powiedzieć. Ale bułka, taka mięciutka, brioszka. Co ciekawe, tutaj nie ma cheddara, tylko jest właśnie ser mimolet, który ja po prostu uwielbiam i go wolę osobiście niż cheddar. No fajnie też tak topi. Podobny sposób, ale... Pierwsze czuję najbardziej mięso. Przez to, że ono jest dosyć słone. O, czyli jest, tutaj doprawiają. Tu jest doprawione, jest dosyć słone, ale pierwsze czuję faktycznie mięso. Drugi taki przypadek. Jeszcze się zagłębię. Ten sosik Viper bardzo pasuje do tej kompozycji. Naprawdę fajny. Spójrz, nawet tutaj się wgryzłem do środka. To mięso, ono jest nawet mniej niż medium, widzisz to? Mm-hmm. A porównaj do wół na stół, gdzie medium dostałeś kurderera. A w ogóle wolałbym dostać coś takiego. Oczywiście, mistera. Ale bardzo dobry to jest, ty. Jedyną obawą, którą miałem, to przez to, że to mięso to nie jest medium, to jest trochę bardziej, wiesz, w stronę Wella, ale mimo wszystko ono jest bardzo soczyste. Chociaż jakby było medium, moim zdaniem byłoby lepsze. Ale tutaj, co wyróżnia tego burgera? Ten gruby slice tej cebuli. Tak myślałem, że on tak, będzie tu się przebijał. Tak zajebiście dużo daje po prostu smaku. Ale tutaj. Na plus? Na plus. No mega dużo. Ja generalnie lubię surowo cebulę. Jestem zaskoczony i to pozytywnie. Ja myślałem, że tu będzie gorzej osobiście. Nie wiem, o co chodzi. Wszystko w tym burgerze się zgadza. Jest on smaczny. Tobie może bardziej smakować nawet mięso, bo jest bardziej wysmażone. A dla mnie to jest jedyny minusik tutaj. To nie jest medium, tylko już troszeczkę bardziej w stronę tego Wella. Natomiast naprawdę jest to smaczne. Naprawdę jest to smaczne. Lepszy od Warburgera, lepszy od Karaibów. Bardzo mi ciężko to postawić na skali między tym wołem na stołem i dobrą bułą, która mi najbardziej smakowały. To jest gdzieś w tych rejonach. Tylko każdy miał coś charakterystycznego dla siebie. Ten buł na stół miał ten świetny sosik taki w porterze. Ta buła miała tam mega to mięso i super sosy. Tutaj ogólnie całość, kompozycja jest fajnie dopełniona. Naprawdę dobry burger. Jestem ciekaw ich właśnie innych jakichś kreacji, ich innych kompozycji, bo widziałem, że ta oferta jest dosyć bogata. O ile frytki aż mnie tak nie zachwyciły, tak ten burger naprawdę jest dobry. Ale też trzeba przyznać, naprawdę jest drogi, więc nie wiem jakie ceny tam w tym Bostonie, ale jeżeli będzie podobnie smakować, to no jednak cena może zadecydować wtedy. Ja osobiście wolę tego mimolet niż cheddara do burgera.
Naprawdę bardzo dobry burger. Wizualnie mi się podoba. Wolałbym oczywiście, jakby to było na całości bułeczki. Kotlet. Ten kotlet, tak, bo no z jednej strony, chociaż może on się przesunie w trakcie, no nie wiem. No, żeby w każdym gryzie mieć to samo, nie? Powtarzalność. Intryguje mnie ta cebula, bo jest dość grubo pokrojona. Czuć mięso, ale dobre mięso. No. Dobre. Ładnie posolone, dobrze wysmażone. Nie za bardzo dla ciebie? Nie, za bardzo nie. Jest taki jeszcze do zjedzenia. Cebulki tak trochę poczułem. Cieszę się, że bułka nie gra tu głównej roli. Mhm. Jak 8 lat temu ostatni raz tu jadłem, to nie smakowało mi tak jak teraz. Albo się polepszyli, albo po prostu, nie wiem, no, może gorzej trafiłem, może inną pozycję wziąłem. Ale cizik naprawdę, znaczy nie cizik. Biper. Biper. No ale z serem, o to chodziło, nie? Czyli na bazie ich sosu z ogórków konserwowych, majonezu i musztardy. Nie gra głównej roli. Właśnie o to chodzi. Właśnie o tym mówię, że to jest fajne, że on tutaj nie dominuje, tu dominuje mięso. Drugi burger, gdzie dominuje mięso i moim zdaniem to są plusy ewidentne tych burgerów, a plusem moim zdaniem był na stół było to, że to był jedyny burger, gdzie naprawdę po gryzie pierwszym jestem w stanie od razu powiedzieć smak serowy. Tutaj mięso gra główną rolę, podobnie jak w dobrej bule. Tylko tutaj mamy Hereford, tam był Black Angus. I tutaj mamy doprawione, co czuć. Dla mnie minusik jest jedyne to, że jest tak dobrze dosmażone. W ogóle nie przeszkadza mi to aż tak bardzo. Wolę bardziej krwiste, że tak powiem. I jest to bardzo dobre mimo wszystko, bardzo dobre mięso. Więcej chcesz powiedzieć, Brubel? Więcej chcesz nie powiedzieć? Nie wiem. Co ci najbardziej smakuje z dotychczasowych? Tak nie, czy nie? Nie. Ja to widzę po tobie. Powiedz to. Say it. Powiedz widzom. Chciałem powiedzieć, że czołówka nam się robi, kurczę, bardzo gęsta. No dla mnie, ciężko mi wybrać najlepszego z tych trzech. Wszystkie ja mam inne top 3 niż ty, bo okay. Dla mnie... U nas to dyskwalifikacja za mięso. Tak, no i przez to mi nie do końca smakowało. Dobra buła z Karaibów, no i Piper, tak. Ale to który bydło najlepszy? I powidło, no nie wiem, stary, nie wiem. Aj, gdzie my teraz jedziemy? Święci z Bostonu. I powiem wam tak, tutaj mamy ocenę na Google parę tysięcy opinii, już nie pamiętam ile, chyba 2900, no nieważne ile, 4,3 chyba średnia, a tam jest 4,8. Ciężki orzech do zgryzienia mają teraz, bo ja nie sądziłem, ty nie sądziłeś, nikt nie sądził, okazuje się, że bydło i powidło naprawdę jest przepyszne no tutaj. Tak więc lecimy do Świętych z Bostonu. Wylądowaliśmy przy Pruszkowskiej 5, gdzie znajduje się Święci z Bostonu Burger Bar. Aktualnie średnia na Google Maps to 4,7 i ponad 1300 opinii. Za cheeseburgera ze 160 gramami wołowiny zapłaciliśmy 34 zł. Natomiast kosz frytek to 8 zł. Powiem wam tak. W porównaniu do obydła i powidła, to powiem wam, jest taniutko, tutaj 42 zł i za burgera, i za frytki, do tego mięsa 160 gramów, więc nawet 10 więcej niż w bydle i powidle, ale urok tego miejsca, to powiem ci, jest ta muzyka i klimat barowy, bo to jest bar też. To jest normalnie bar, drineczki chyba możesz sobie wziąć, więc to jest taki bar, połączenie baru z burgerownią, ale fajny klimat w środku, nie wiem, ty Wróbel, jak to byś widział? W porządku i no. Zobacz, dużo osób było, nie? Dużo osób, sporo. I tutaj, na dole, na dworzu, fajnie jest w ogóle ten kolor taki niebieski, tych stoliczków tak się wyróżnia jednak to jakoś z zewnątrz, nie? Dobra, siadamy sobie. Ogólnie, ja już tu kicnąłem wcześniej, to jest tak średnio wygodne, ale przynajmniej fajnie wygląda. Jest dużo miejsca, bo i w środku mamy stoliki i tu na zewnątrz, no to naprawdę tutaj to jakaś grupa ludzi może być spora. Więc no, wygląda to nieźle. Znajomi też polecali. Kurczę, powiem ci, że to menu takie dosyć proste wygląda. Jest tutaj, mamy 3, 6, 10 różnych burgerów takich mięsnych, ale generalnie takie sosy, sos blue, sos musztardowy, sos barbecue, sos burgerowy, generalnie nie ma jakichś, nie wiadomo jakich udziwnień, co czasami naprawdę widzimy. Wygląda całkiem sensownie to, jeżeli muszę ci powiedzieć. Takie obowiązkowe pozycje, plus tu chyba taka najbardziej udziwniona to jest goat cheese, maślana bułka brioche, wołowina, ser kozi, mus figowo-cebulowy, bazylia, sałata, sos tymiankowy. Mega fajnie to wygląda, ale nie będzie za to jakichś dodatkowych punktów, że będę chciał spróbować w kolejnej rundzie, czy coś takiego, broń Boże. Ale wygląda interesująco, powiem ci. Ty lubisz kozi ser, tak w burgerze?
nie jadłem chyba burgera z kozim serem, więc nie... Na urodzinach co robili, nie jadłeś tego burgerka, bo robili ten mini burgerki. Nie, jadłem klasycznego. A, był kozi ser z karmelizowaną cebulą, bardzo dobre połączenie. No dobra, no ciekawe ile będziemy czekać. Ale ogólnie muszę powiedzieć, że we wszystkich burgerowniach, jakich byliśmy dotychczas, a to jest ósma, to nie czekaliśmy długo. 10 minut pan. No, to raz, dwa od ręki, nie? No proszę pana, powiem ci tak. Wyglądowo wygląda naprawdę to mega. No, ej, a fryty wyglądają tak samo kraftowo jak w bydle i powidle. Nie? Ale chyba będą bardziej chrupeć. 1-0 dla Bostonu. Chociaż strasznie skrobiaste w środku. Ale tutaj ta skórka jest i dobrze dosolona. Nie oszukujmy się, ale jednak jeżeli chodzi o frytki, no to Boston prowadzi, także bydło i powidło, trzymajcie kciuki, żeby burger ten nam tak nie smakował jak wasz. Powiedziano nam tutaj, że nie przecinają na pół. Dobra, no to jadę. Ale ogórka, to ja tego nie widziałem. No, powiem wam tak, jeżeli chodzi o sos, musztarda, ketchup są zajebiste do burgera i niech mi ktoś udowodni, że nie. Naprawdę to jest super połączenie, jaki klasyka ser? Się broni. Ser? Ser cheddar. Cheddar mamy. Chciałem to porównać wielkość tego burgera, bo początkowo jak to tak wystawało tutaj z tej całej bułki, to chciałem powiedzieć, że jest dużo większy ten burger, ten mięso, to mięso niż w bydło i powidło. Natomiast tak nie jest. To jest bardzo podobne. To jest 160, tam miała 150, a one są generalnie wyglądają wielkościowo no, bardzo podobnie. Dobra, jedziemy. Powiem tak, mam już pewien problem. O ile całość tego burgera, jako kompozycja, czyli bułeczka, te sosy i warzywka, fajnie się komponuje. Bo ja naprawdę dla mnie taka klasyka, czyli musztarda i właśnie ketchup, są świetne do burgera, tym bardziej takiego klasycznego jak tutaj. Natomiast mam jedno ale. Troszkę mi się to wszystko robi w buzi takie gliniaste. Za dużo sosu? Mięso. Mięso ma jakąś taką dziwną strukturę. Ono jest tak jakby trochę... inaczej przemielane, wiesz o co chodzi? Jeszcze raz gryznę. I bułka po gryzieniu, jak ją gryziesz, to robi się tak, że z takiej dużej się zlepia w mały kawałek, taki twardszy, wiesz o co chodzi? Jak nasiąknie wilgocią. Rozumiesz o co mi chodzi? No. Taki dziwny to jest zabieg. Sama w smaku bułka fajna, lekko słodkawa. Dobra kompozycja, jeżeli chodzi tutaj o te warzywa. Czuć mocno ogórek. I ja lubię ogórek musztarda, super. Ten ketchup fajnie, ale no to mięso mi najbardziej przeszkadza. Czyli to, co jest najważniejsze? To, co jest najważniejsze. No, ci przeszkadza. Sorry, mi, jeżeli chodzi, nie licząc pasi gusa i pobi burgera, to najmniej mi to smakuje to mięso. Czy mieliśmy też taką dziwną konsystencję? Nie wiem, czy nie wolę, bo tam nie było dosmażone. No tu jest dosmażona. A mam wrażenie, jakby niektóre kawałki były bardziej przemielane, a niektóre były takie grubsze kawałki zostały, wiesz co chodzi? Na tym zestawieniu to wyprzedzało mnie tylko Bobby Burgera i pasi busa. Oj. No, nie wiem, czy po prostu akurat trafiliśmy na taki ten, bo ja słyszałem świetne opinie o tym miejscu i może wiesz, po prostu dyspozycja dnia, że coś tam nie pykło, nie? Wszędzie tak jest i generalnie jak gdzieś idziemy i mówimy, że jest zajebiście, to nie znaczy, że jak pójdziecie też będzie zajebiście. Byśmy musieli chyba statystycznie chodzić 3 razy w miesiącu i przez rok badać daną knajpę, i żeby móc powiedzieć na 100%, czy tam faktycznie, statystycznie, istotnie jest po prostu lepiej niż w innych miejscach. To zależy jak się po prostu generalnie trafi i nie wszystkie miejsca zawsze mają tak samą jakość, czyli tak samo wysoką lub tam no, że gorzej. Jeżeli chodzi tutaj, nie dojechał burger, mięso, które jest najważniejsze. Ja jestem wróbel ciebie ciekaw, bo ja generalnie nie jestem... ty jesteś bardziej wybredny, jeżeli chodzi o mięsa, wiesz o co chodzi, o struktury, jeżeli chodzi specjalnie. Więc no jestem ciekaw, czy podzielisz moją opinię. Natomiast jeżeli chodzi poza mięsną rzecz, to jest jeden z najfajniejszych. Warzywa i te sosy, super. Ja tu czarnego konia wyczuwałem, a... A to jednak czarna owca. Ej no, bez przesady. Teraz doceniam naprawdę te miejsce, dobrobułę i bydło i powidło za to, że jak gryziesz, to czujesz to mięso. Czujesz to mięso, bo jest dobre, po prostu nic nie jest ukryte i tak dalej. Bez przekroju wyglądał jeden z ładniejszych burgerów. Po przekroju to tak o, no ale to może przez to, że takim tępym nożem robiłeś to i ten nic sos może, tak powchodził, bo... No po przekroju nie wygląda już tak fantastycznie, a dużo burgerów pokazywaliśmy w przekroju, które naprawdę były całkiem. Pod palcami czuć tą bułkę, że ona jest taka papierowa trochę.
cząstkę. No, no. Ja myślałem, że tobie chodzi, że jest takie miałkie, te mięso. W jednym gryzie dwie wyrzucone malutkie cząstki. Nie wróży to dobrze. Żałuję, że nie zrobiliśmy w drugą stronę, że zaczęliśmy tu i skończyliśmy w bydle. No, by lepszy taki posmak został na koniec dnia. A tak... Szczerze, zawiodłem się trochę. Po 4,8 i po komentarzach naszych znajomych. Tak. Więc słuchajcie, no bardzo możliwe, że my po prostu trafiliśmy tutaj na gorszy dzień, nie? No, różne rzeczy mogą być. O ile rozumiem, że ta bułka jest taka zawsze, więc to już jest ta specyfika tego, o tyle to mięso mogło być troszkę inaczej zmielone niż zazwyczaj. No nie wiem, no ale chcielibyśmy sprawdzić to kolejny raz, ale no akurat chyba nie w tym filmiku, nie w tej serii, co? No. Także chyba jednogłośnie oddajemy zwycięstwo bydło i powidło. Tak. W tym pojedynku klasę pokazało bydło i powidło i już wiemy, dlaczego to jeden z najpopularniejszych burgerów w Warszawie. Także przechodzi dalej, zmierzy się z W na stół, a w kolejnym odcinku spotkają się Black Cat Burgers oraz Burger Bar Brzeska.